Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, bolszewicy rosyjscy używali robotników i chłopów, czyli tak zwany proletariat, do zrobienia rewolucji komunistycznej, a bolszewicy amerykańscy używają czarnych i brązowych, czyli też tak zwany proletariat, bieda z nędzą, jak to lewactwo mówi, też dla rewolucji komunistycznej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego tak mówię? No, równość i sprawiedliwość. To jest to, co lewactwo, co postępowcy, co komuniści naciskają. No, jaka to ma być równość? No, równość rasowa. Równość rasowa, czyli jest ten niedobry biały chrześcijanin, no i jest ten biedny, czarny i brązowy człowiek. Także dwóch ludzi, dwa społeczeństwa, dwie klasy. Jeden jest winny, drugi jest niewinny. Jeden jest porządny, drugi jest nieporządny. No i teraz doprowadzone zostało do tego, że po prostu jest wojna rasowa. Komuniści zrobili wojnę klasową, a teraz jest wojna rasowa, no ale też jest wojna klas, no i wartości i tego, co ludzie posiadają. Biden uwielbia mówić o w zasadzie uzdrowieniu sytuacji, o zagojeniu sytuacji, o zjednoczeniu Ameryki, o powiązaniu Ameryki, o jednym społeczeństwie, o jednym narodzie. No ale on nieustannie obiecuje, nieustannie zobowiązuje się, stawia te swoje priorytety, stawia te swoje pierwszeństwo dla interesów pewnych grup mniejszości w sumie rasowych. Także, że Murzyni i hiszpańskojęzyczni są na pierwszym miejscu ludzi, którzy w zasadzie będą preferowani w Ameryce. Od dzisiaj preferencje są takie, że biali na koniec kolejki, a teraz wszyscy poza białymi biegną do przodu. Także trzeba tak się, każdy normalny to zda sobie sprawę z tego, co jest jego celem, tak? Co jest jego celem? Czy jego celem jest zjednoczenie wszystkich ras, no tak jak Martin Luther King chciał. Martin Luther King w latach 60. no to on mówił, że chciałby żyć w takim społeczeństwie, gdzie nikt nie patrzy na kolor skóry, tak? Mówi, czy czarny, czy biały, czy żółty, czy brązowy, czy czerwony. Każdy jest tylko człowiekiem i wartość jest w człowieku. A dzisiaj lewactwo wychodzi i mówi, nie, wartość jest w kolorze skóry. Jeżeli jesteś z jednej rasy, to jesteś dobry, jeżeli jesteś z drugiej, no to jesteś, masz w sobie rasizm. Tak jak dla Polaków, którzy przyjechali do Ameryki, co nie mieli nic wspólnego z właścicielami niewolników, a w Polsce bardzo często pochodzimy albo od chłopów, albo od szlachciców, no i także albo byli właściciele, albo byli własnością, tak? Także kolor skóry ma kompletnie nie ma znaczenia. Murzyni, którzy przyjechali do Afryki z Nigerii czy z Somalii, mają czarny kolor skóry, no i oni tylko przez to, że mają czarny kolor skóry, są dużo lepszej sytuacji niż biali w Ameryce, czy nawet czarni, lokalni od pokoleń urodzeni, od niewolnictwa. Także te względy tych grup społecznych. No to jest właśnie makabra, bo jednak ten rasowe względy, rasowe przysługi, no to się nie zazębia, tak? Albo jest jedność ras, albo jest po prostu walka i szczucie na siebie. No i to jest właśnie szczucie. W zeszłym tygodniu Biden podpisał, to jest jak zwykle, no już kilkadziesiąt tych swoich rozkazów prezydenckich na temat rasowej identyczności, równości, to tego samego, tak? Bo to się nazywało racial equity. No i
Co to znaczy? No to znaczy, że on jak to tłumaczy? On tłumaczy, że ten George Floyd, śmierć jego George'a Floyda, kiedy tam jeden policjant naciskał go kolanem i przez 9 minut się pytał, słuchaj, ty tam wpadłeś do tego sklepu z Hindusa, dawałeś mu te $20, coś ukradłeś jeszcze przy okazji, wyszedłeś z więzienia parę lat temu, przykładałeś broń ciężarnej kobicie, weź się, poddaj, wsadzimy cię do więzienia, sędzia cię za 24 godziny wypuści. A ten nie, wciągnęli go do samochodu, bił się, za samochodem bił się. No i później spalili na miliardy dolarów komuniści, tak zwani antyfaszyści, spalili kilkanaście, kilkadziesiąt budynków w całej Ameryce. Cisza wszędzie, głucho wszędzie. Nikt o tym nie mówił, no ale doprowadzili do tego, że Biden teraz mówi, że to jest dobry przykład. Zrobili z bandziora aniołka, tak? Z bandziora zrobili przykład porządnego człowieka. No i on mówi, że to jest rasizm i że to jest białe wywyższanie się, ta wyższość, biała wyższość, no i jest również systematyczny rasizm. No. Gdzie jest systematyczny rasizm, trudno powiedzieć, ale on mówi, że w zasadzie, że ten naród i ten rząd, no to musi podejść do całego zagadnienia tej rasowej równości, no i powiedział, że to nie należy, tylko ta rasowe wyrównywanie to tylko nie należy do poszczególnych ministerstw, nie należy do poszczególnych instytucji, ale że to musi być biznes całego narodu i całego rządu. W zasadzie to on powiedział, że to jest biznes całego rządu zrobić równość rasową. No i co? Lewakom to nic bardziej się w krwi nie gotuje w tych krwawiących sercach liberałów, jeżeli się mówi o systematycznym rasizmie i o białej wyższości, tak? Białym wywyższaniu się. Także to nie wiadomo, czy Biden to tylko mówił, żeby lewakom się przepodobać, czy on po prostu jest poważny, on w ten sposób uważa. No przypuszczalnie nie, no on już tam 40-50 lat jest w tej polityce, także on się ślizga, no to jak każda komunistyczna świnia, żeby być tylko przy korycie i się przypodobać. No ale częściowo, no jaka jest obietnica równości wyników, wyników, no to jest makabra, tak? No to kiedy się każdy normalny rozumie, że społeczeństwo, które stawia równość przed wolnością, no to w zasadzie traci i równość, i wolność. No i każdy normalny rozumie, że społeczeństwo, które stawia wolność przed równością, no to ma bardzo, bardzo dużo i wolności, i równości. No, każdy normalny to rozumie. Dlaczego lewacy tego nie rozumieją? No może rozumieją, tylko po prostu potrzebują się wciągnąć do tego koryta, tak? Równość przed wolnością zawsze likwiduje jedno i drugie. Wolność przed równością, wtedy każdy jakoś znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie. No oczywiście, że ten rząd, każdy rozumie, że są te ograniczone możliwości rządu, no ale ludzie przy korycie myślą, że mogą wszystko zrobić. No i dla komunistów, dla lewaków, dla liberałów, dla demokratów, no to te dobre intencje, no to są najważniejsze. To poczuć się dobrze i mieć dobre intencje, no to jest najważniejsze, co lewactwo uważa. Nie patrzą na przeszłość z innych narodów, z innych krajów, z innych miejsc, po prostu nie patrzą. Lewactwo, szczególnie w Ameryce, no to używa tego argumentu rasizmu na te dysproporcje. No, na dzień dzisiejszy powiedzmy 80% czarnych dzieci nie ma ojców.
Także, no, jeżeli jest samotna matka, to wiadomo, że będzie bida z nędzą, tak? Te dzieciaki wyrośnięte bez ojców, bez jakiegoś przykładu, no to jest bida z nędzą. No to z założenia można powiedzieć. A dlaczego jest tyle dzieci urodzonych bez ojców? No bo państwo daje wikcję, opierunek samotnym matkom. No i czym więcej państwo dokłada, tym więcej jest tych, którzy biorą te dokładanie. Także każdy normalny to rozumie, lewacy nie. Lewacy chcą więcej rzucać pieniędzy. No i rozpierniczyli kompletnie społeczeństwo murzyńskie. Lewactwo walczy, tak? Walczy z tą biedą nieustanną, ale ignoruje te różnice, które w zasadzie są widoczne dla każdego normalnego człowieka, bo te dysproporcje są wszędzie, nawet w krajach, gdzie jest jedna jedyna rasa, no to są biedni, średnio bogaci i bardzo bogaci. Jeżeli się popatrzy, powiedzmy, na wschodnią Europę i zachodnią Europę, też są różnice pomiędzy tymi krajami, no ale w każdym kraju, nawet w Nigerii czy w Somalii, też są biedni, średnio bogaci, bardzo bogaci, no ale w Ameryce dzisiejsza, gdzie bolszewicy po prostu tłumaczą, że to jest wina białych chrześcijan, no i że to będzie, że rozwiązaniem to jest wyrównywanie, tak, wyrównywanie. Te różnice można powiedzieć pomiędzy rasami, no to tam wchodzą do góry mniej i więcej. No a rasizm zawsze jest mniej więcej był taki sam, tak? Rasizm się za bardzo nie zmienia. Biden chce zmienić, żeby rząd podszedł do tych wyobrażonych, wyimaginowanych nierówności. No ale historia ogólnie rzecz biorąc pokazuje, że są nienormalni, tak? Że oni po prostu źle to widzą. Jakim największym osiągnięciem tych praw cywilnych Martina Luthera Kinga było? No było to, że po prostu rząd się odpierniczył, przestał po prostu pilnować tych murzynów, żeby się nie rozwijali. No, dużym problemem, powiedzmy, politycznym na południu to byli demokraci. Na południu to byli demokraci. Ci byli właściciele niewolników. No to przez po tej wojnie cywilnej aż do lat 1940, 50, 60, no to tam demokraci byli największymi rasistami. Dzisiaj są największymi. Po prostu zrobili 180. Republikanie zawsze byli na północy, oni byli przeciwko niewolnictwu, także to jest taka historia. No, każdy, kto powie, że to nie jest prawda, serdecznie polecam poczytać. No, ten Jim Crow, no to są te wszystkie te prawa takie, które troszeczkę uciskały murzynów. Między innymi no, była ta sprawa z głosowaniem. No, z głosowaniem, no to od setek lat kobiety, powiedzmy, nie głosowały, no bo one nie chodziły na wojnę, no to nie prezentowały. 300-400 lat temu chłopi nie głosowali, no bo nie chodzili na wojnę, nie płacili podatków, tylko szlachta i powiedzmy arystokracja zbierała żołnierzy. W Ameryce całe te wszystkie kolonie, no to też kto miał prawo głosowania? Prawo głosowania mieli ci, którzy płacili podatki, no bo jak dawali pieniądze dla społeczeństwa, no to ustanawiali te wszystkie prawa dla społeczeństwa. No było też wymaganie, żeby nie być analfabetą, żeby potrafić przeczytać i tak dalej. No murzyni tego nie potrafili, także to trzymało część ludzi przed głosowaniem, murzynów, nie mieli pieniędzy, był taki też no podatek do głosowania. No dużo było to skomplikowanych rzeczy, no ale wracając 1950-60 lata, to rząd po prostu odpuścił, no i czarni zaczęli
przepraszam, odbijać się w zasadzie w czasie II wojny. Ta bieda spadła o 40%. Od 1940-50 bardzo dużo Murzynów z południa pojechało na północ do tych fabryk, produkowali bomby, granaty, śmigłowce, no nie śmigłowce, samoloty, okręty i tak dalej, i tak dalej. No bo milion białych żołnierzy było w zasadzie na frontach całego świata, między innymi w Europie, w Azji i tak dalej. Także, że z południa ściągnięto na północ bardzo dużo Murzynów. No i bez, do Detroit samochody, co produkowali, Chicago i tak dalej. No tam, gdzie zimno jest, tam, gdzie ogólnie jak nie, czarni nie lubili tego klimatu, no ale bieda powiedzmy spadła 40%. No później Lyndon Johnson wprowadzał te różne najróżniejsze rewolucje socjalne, ale to już tak dużo nie było. Czarni również wchodzili do klasy średniej w latach 1940, 50, 60. Później zaczęto wprowadzać punkty za pochodzenie w latach 1970. No ale w tych punkty za pochodzenie, no to jednak zrobiło więcej biedy dla czarnych niż pomogło, dlatego że to przez lata było, jak w 1996 roku Kalifornia zlikwidowała te punkty za pochodzenie, no to okazało się, że ci studenci czarni i brązowi, którzy przychodzili na studia, no to kończyli. To byli absolwenci, kończyli te studia, dlatego że to byli inni ludzie. To byli ludzie z ambicją, z wiedzą, z chęcią, a nie ci, którzy byli wpychani, dostawali te punkty za pochodzenie, ale nie byli w stanie sobie poradzić. Liberałowie, komuniści, socjaliści, demokraci też mówią, że jeżeli czarni będą mieli swoich przedstawicieli w polityce, no to będzie im lepiej. No to nie jest tak koniecznie. W wielu miejscach, tam gdzie czarni są ich przedstawicielami, powiedzmy w Waszyngtonie w latach 80., no to był Myon Barris. Bardzo, bardzo bieda jeszcze większa nastąpiła, czy w Newarku, w New Jersey w latach 1990, Sharpie James, to samo, czarny przedstawiciel, ale nic nie pomagał swoim. Za Trumpa, przed pandemią jeszcze, no to była najniższa ilość bezrobotnych, no i ogólnie zarobki bardzo się podniosły. Jeżeli komuniści chcą pomóc czarnym, no to przede wszystkim powinni popatrzeć na szkoły. Nie można zmuszać dzieci do chodzenia do szkół, które upadają. Powinni dawać, powiedzmy, możliwość chodzenia do szkół z własnego wyboru, tamte tak zwane charter i tak dalej. Powinni przestać krzyczeć o stawce minimalnej, no bo jak są stawki minimalne, no to po prostu biznesy nie są w stanie wytrzymać. No i młodzi Murzyni, młodzi czarni, młodzi brązowi po prostu nie dostają roboty kompletnej. Wcześniej by dostawali pracę niżej płatną, a teraz nie dostają w ogóle. W Kalifornii była taka sytuacja, że miasto zdecydowało, że sklep ma płacić $4 więcej na godzinę pracownikom, no bo tyle im się należy, no to dwa sklepy po prostu zamknęli, bo powiedzieli, że nie są w stanie. Także urzędnicy decydują w kapitalizmie o pensjach, no i to jest właśnie ten koniec. Także zobaczymy ta zemsta tych komunistów na Trumpie doprowadza do kompletnej ruiny Ameryki. Biden musi zdecydować, czy chce jakiegoś poważnego postępu w Ameryce społecznego i jakiegoś uzdrowienia, ukojenia, zagojenia, czy po prostu nieustannej walki. No, ta walka klasowa, ta walka rasowa nie doprowadzi do niczego dobrego.
on musi się skoncentrować jednak na tej rasowej jedności. Nie można walczyć. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.